Dobry, dobry, jak widzicie, ja dalej nagrywam z tego demona prędkości mojej mamy, czyli z Yariski, ponieważ niestety jeszcze nie ogarnąłem swojego samochodu i pewnie, znając życie, będzie to trwało jakieś mniej więcej 15 miliardów lat, ponieważ wiecie, robię na każdą możliwą zmianę nocki, poranki, południówki, jakieś wolne po nocy, więc zawsze to trwało mnie trochę dłużej niż u normalnego człowieka, żeby to ogarnąć. Ale dobra, koniec wstępu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ostatniej akcji z Augustowa, z ulicy Ogrodowej, gdzie policjanci zostali zmuszeni do użycia tasera, gazu pieprzowego, pałki służbowej chyba tam nawet, wobec mężczyzny z nożem. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Z tego co mi wiadomo, jest to sprawa bardzo świeża, bo chyba z wczoraj, w sensie z dzisiaj, no ale będziecie to oglądać jakby już jutro, więc możliwe, że jeszcze to jakoś tak bardzo do ogólnej świadomości internetowej nie wypłynęło, więc może się troszeczkę z tym filmikiem za bardzo pospieszyłem. Natomiast nie wiem tak naprawdę, jaki jest dokładny background tej historii. No jedyne co możemy zobaczyć, jedyne informacje, do którego mi się udało dotrzeć, to jest to, że była to komórka patrolowa interwencyjna z Augustowa, która zareagowała właśnie na wezwanie do mężczyzny, który na ulicy Ogrodowej zachowywał się podejrzanie, chodził gdzieś z nożem. Nie wiem, jaka jest historia do końca tego, nie wiem, czy ten mężczyzna wcześniej popełnił jakiś czyn zabroniony i dlatego została wezwana do niego policja. No ale jak to wyglądało, zobaczcie sami. Na początku, no w ogóle zajebiście, że się to udało, wszystko super. Fajnie, że policjantom udało się go obezwładnić. Facet dosłownie pierdzielnął jak naleśnik o chodnik. Widać, że mężczyzna jest przytomny, że tam nic mu się chyba aż takiego nie stało. Nie wiem, zobaczymy, poczekamy na jakąś może oficjalne informacje na temat tego zdarzenia. Co rzuca się w oczy na początku, to gradacja środków. To, że policjanci nie użyli od razu tego najbardziej dotkliwego środka przymusu bezpośredniego, czyli tasera. Tylko najpierw próbowali gdzieś z odległości tego mężczyznę spsikać gazem, co zresztą chyba było dosyć skuteczne, bo widać, że ten mężczyzna gdzieś tam się w pewnym momencie zakrywa i chyba tym gazem faktycznie po oczach dostał. Pomimo tego, że ta odległość była dosyć duża, ale wbrew pozorom te nasze gazy żelowe mają dosyć daleki zasięg, więc no, najpierw policjanci zdecydowali się na użycie gazu. Co mnie trochę niepokoi, to to, że jeden policjant ma tak, w ręku pałkę służbową, gaz pieprzowy. Znaczy to jest to, na zawsze to, że no ciężko się stawiać
czekajcie, może sobie poprawię trochę kadr, że ciężko jest się stać w takiej sytuacji. Ja sobie to mogę opowiadać z perspektywy trzeciej osoby, ja zawsze to powtarzam jako mantrę, bo naprawdę nie chcę, żeby mnie ktoś potraktował jakiegoś, nie wiem, znawcę, który się teraz wymądrza, nie był w takiej sytuacji, nie był tam na miejscu tych chłopaków, nie musiał podejmować decyzji. I to jest jak najbardziej prawda, ja sam nie wiem, jakbym się zachował. Natomiast trochę mnie dziwi fakt tego, że mamy osobę z nożem, która się zachowuje jakoś tam nieracjonalnie, decydujemy się na wyciągnięcie tasera, bo tam jeden policjant trzyma w ręce taser, gaz pieprzowy, drugi trzyma gaz pieprzowy i pałkę służbową, ale dlaczego to nie jest na przykład zestaw broń palna plus taser, albo gaz pieprzowy, taser plus broń palna? No w pewnym momencie ta osoba się na tyle zbliża do tych policjantów i idzie w ich kierunku i wtedy chyba skutecznie dostaje właśnie gazem w oczy i potem policjanci, tak notabene z dosyć dużej odległości, decydują się na strzał z tasera, że no w tym momencie, kiedy ta osoba nie wykonuje moich poleceń, idzie w moją stronę z tak niebezpiecznym narzędziem jak nóż i mogę sobie pozwolić na ten komfort pracy, że jedna osoba trzyma faceta na SPB, czyli na taserze, druga osoba może w tym momencie ubezpieczać kolegę z patrolu, który będzie próbować zastosować środek przymusu bezpośredniego, a nie broń palną wobec tej osoby, ale żeby cały czas miała tą broń palną wyciągniętą i tego mężczyznę na tej broni palnej trzymała. Dlaczego tak nie zrobić? No myślę, że w tym momencie sytuacja była już na tyle podbramkowa i na tyle niebezpieczna, że można było sobie na coś takiego pozwolić. Zajebiście, panowie, że się udało to ogarnąć, zajebiście, że trafiło na tyle kompetentnych policjantów i też z takim wyposażeniem jak taser, bo jeżeli nie mieliby tasera, to myślę, że ta sytuacja skończyłaby się bardziej tragicznie dla jednej albo drugiej strony. Myślę, że jednak dla tej strony atakującej, w sensie dla pana z nożem, no bo policjanci by wtedy już, myślę, wyjścia nie mieli, musieliby użyć broni palnej wobec tej osoby. Zajebiście, że trafiło na tak kompetentnych gliniarzy z takim wyposażeniem, że udało się to zrobić, że tak powiem, bezstratnie. Czekamy na oficjalne stanowisko, jaka była historia w ogóle tej interwencji, czy temu facetowi faktycznie nic się nie stało, no bo pomimo tego, że tak jak mówię, walnął po prostu jak kłoda, no to chyba tam był przytomny, jak policjanci do niego podchodzili, próbowali mu wytrącić, gdzie jest ten nóż z ręki. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej sytuacji, jeżeli pomyliłem miasto, ale wydaje mi się, że to był Augustów, to też poprawcie mnie w komentarzach. Jeżeli macie jeszcze jakieś informacje na ten temat, to też dajcie znać w komentarzach. Przypnę najciekawszy komentarz, czy tam z jakąś największą ilością informacji, jeżeli taki znajdę. Jeszcze takie małe ogłoszenie duszpasterskie. Słuchajcie, zablokowali mi Facebooka na 30 dni za jakąś w ogóle chorą akcję, z racji tego, że zapostowałem jakiś mem z, nie będę mówić o czym, bo jeszcze mi ten filmik zablokują. No w każdym razie związany z dawną armią pewnego państwa na zachód od nas i częścią tej armii było lotnictwo i zaczyna się na L, a kończy na AFE, także możecie się domyślić, o co chodziło. No w każdym razie absolutnie rzecz niesprawiedliwa, nie wiem, no już ta polityka Facebooka zamykania wszystkim mordy jest chora. W każdym razie tak, zapraszam na mojego Patronite'a, gdzie możecie wspomóc mój kanał, zapraszam na Discorda, Instagrama, na Facebooka póki co nie, bo przez miesiąc tam nic nie przeczytacie ciekawego. Trzymajcie się i hej.